Witajcie bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym materiale komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, ponieważ dzisiaj nie recenzujemy żadnego konkretnego komiksu, nie analizujemy nowości zmieniającego miesiąca, tylko zajmujemy się zakończoną serią komiksową od wydawnictwa Marvel. Już raz czymś takim się zajmowaliśmy kilka tygodni temu, mówiliśmy, rozmawialiśmy, czy też ja wam prezentowałem swoje zdanie na temat serii komiksowej Podameron. Natomiast dzisiaj zajmujemy się jedną z lepszych, ważniejszych, istotniejszych, znaczących serii komiksowych, jakie pojawiły nam się w ramach nowego, powiedzmy, Marvela Gwiezdnowojennego, a mianowicie druga seria o przygodach Dartha Vadera. I w pewien sposób będę trzymał się schematu, który utworzyłem przy okazji Podamerona, czyli zacznijmy oczywiście od takich detali stricte technicznych. Seria ta ukazywała się od 7 czerwca 2017 roku do 19 grudnia 2018, czyli można powiedzieć, że prawie idealnie trafiła w okres półtoraroczny. W ramach tego okresu dostaliśmy 25 zeszytów komiksowych opowiadających o przygodach Lorda Vadera, które były zamknięte w ramach 5 arków historycznych, jak i również jeden annual. Co ciekawe, kiedy sprawdzałem dokładnie, upewniałem sobie i przypomniałem sobie całą sytuację, jest to tak zwany Darth Vader Annual 2, ponieważ pierwszy annual był w ramach pierwszej serii komiksowej o Darcie Vaderze. Jeżeli chodzi o polskie wydanie, jak na chwilę obecną Egmont wydał nam tylko i wyłącznie pierwszy ark historyczny składający się z 6 pierwszych zeszytów, ale już drugi jest w drodze i już można go zamawiać na stronie Egmontu w przedsprzedaży. Premiera jest planowana na drugą połowę, czy powiedzmy połowę miesiąca luty. No i teraz oczywiście, tak jak samo było przy Podameronie, chciałem teraz, powiedzmy, zacząć od takiego analizowania z rzutu okiem, zacząć od takiego szybkiego rzutu okiem na pewnego rodzaju najlepsze i najgorsze różne aspekty serii komiksowej Darth Vader. I jeżeli ktoś z was w miarę na bieżąco śledzi mój kanał dotyczący, powiedzmy, pod kątem tylko i wyłącznie komiksowym, to wie doskonale, że przy okazji każdego przeglądu komiksowego ja zachwycałem się praktycznie nad serią Darth Vader od niemalże samego początku. I jakby z tego powodu na samym początku, na samym, powiedzmy, w pierwszej tej kategorii że tak powiem, miałem spory problem, ponieważ najlepszy i najgorszy zeszyt. I zacznijmy od tego, co było prostsze, czyli oczywiście najgorszy, a mianowicie Darth Vader Annual 2. Komiks, że tak powiem, napisany, czy powiedzmy scenariusz do niego napisał Chuck Wendig. Komiks, który absolutnie nie mam bladego pojęcia, czemu powstał. Ponieważ jest to pewnego rodzaju próba wkomponowania Vadera w pewnego rodzaju starcie sił pomiędzy Krynikiem a Tarkinem przy budowie pierwszej Gwiazdy Śmierci. Ale oczywiście momentalnie na samym początku już widzimy pewnego rodzaju odbieganie, czy w pewien sposób niespójności kanoniczne, chociażby z książką Katalizator, jak i również sam komiks jest nieciekawy, jest nieintrygujący, w żaden sposób nie zapadający w pamięć. Naprawdę musiałem go sobie przeczytać jeszcze raz, żeby przypomnieć sobie w ogóle mniej więcej, o co w tym chodzi. I w żaden sposób nie intryguje on mnie, chociażby z tego względu, że mamy znów maltretowanie, że tak powiem, motywu Dartha Vadera powracającego na Geonosis i przypominającego sobie przeszłość, co było bardzo mocno już akcentowane w oczywiście pierwszej serii komiksów Darth Vader. Tak więc cały annual w pewien sposób, który w żaden sposób nie nawiązuje do niczego innego w tej całej serii komiksowej, jest po prostu zbędny. Nawet nie funkcjonuje moim zdaniem jako one shot. W ogóle absolutnie można go spokojnie wyrzucić z pamięci. Natomiast oczywiście problem, jaki natrafiamy, to jest najlepszy zeszyt komiksowy, bo tak naprawdę każdy z nich był co najmniej dobry. Gigantyczna ilość zeszytów można byłoby wyjmować pojedynczo i po prostu zachwycać się, czy to powiedzmy nad konstrukcją samego komiksu, czy też nad rysunkami, czy też nad dialogami, nad czymkolwiek innym. Jednakże ja stwierdziłem, że dobra, okej, pójdźmy na jakiś kompromis i stwierdziłem, że jest jeden zeszyt, który w pewien sposób wzbudził moje największe zachwyty i w pewien sposób był cały czas wysoko, bardzo w mojej, powiedzmy, klasyfikacji tych poszczególnych zeszytów, a mianowicie piąty, czyli w tym moment, kiedy Darth Vader już zdobył kryształ od zabitego przez siebie samego mistrza Jedi i postanowił go tak zwanie skrwawić, czyli przerobić go na swój kryształ, powiedzmy, czerwony, wtedy ma wizję mocy, wtedy ma wizję tego, co mogłoby być, gdyby, powiedzmy, powrócił na jasną stronę mocy. Komiks, który był takim kopnięciem. W pewien sposób, kiedy ja go czytałem pierwszy raz, to wtedy zdałem sobie sprawę, okej, czeka nas coś naprawdę epickiego, coś niesamowitego. Jakby to uczucie z większymi, mniejszymi, ale jednak cały czas z małymi pewnego rodzaju momentami spadkami, ale trwał praktycznie do samego epickiego finału. Tak więc pewnie oczywiście wiele osób może z was pokręcić głową w pewien sposób, no ale 25 zeszyt też jest epicki. Jest. Finalny zeszyt, to jeszcze o nim będę jakby się zachwycał w osobnej części tego materiału.
materiału. Oczywiście przypominam o spisie treści, jak za dużo już dla Was gadam. Ale jak dla mnie ten piąty. Ten piąty to był taki początek tej całej epickiej, mojej drogi, Lorda Vadera. No i oczywiście niezwykle ważny moment kanonicznie, pięknie ukazany na kartach zeszytu, czyli tworzenie miecza świetnego Lorda Vadera. Druga kategoria to oczywiście najlepszy, najgorszy arc historyczny. I tutaj mamy podobny problem, ponieważ nie wiem za bardzo, co wybrać. I zaczniemy od tego... Bo tak naprawdę w obu kategoriach, zarówno w najlepszej, jak i najgorszej kwestii, miałem spory problem. Zacznijmy od tej najgorszej, The Rule of Five. To jest taki bardzo krótki arc historyczny, składający się z dwóch zeszytów, który porusza jeden z takich standardowych tematów w tematyce gwiezdnowojennej, a mianowicie Lord Vader a władzę Imperium, a admiralicja, a hierarchia, powiedzmy, militarna w, oczywiście w Imperium. Ponieważ nasz Lord Vader w pewien sposób natrafia na spisek, czy powiedzmy na próbę zabójców, trafia na zabójców, którzy próbują go zabić i okazuje się, że ci zostali w pewien sposób nasłani przez Coruscant. I oczywiście mamy tutaj ukazanie tego, jak mimo tego, że oczywiście Palpatine wie, kim jest Vader, tak, że jest jego uczniem i tak dalej, w pewien sposób Vader musi wyrobić swoją pozycję wśród oficerów floty. Motyw ten był wałkowany w starym kanonie, tak również jest wałkowany tutaj. I te dwa komiksy, one nie są złe, bo tu są tylko dwa komiksy, to jest na szczęście twórcy starali się jakoś to ograniczyć do minimum, ale są to dwa komiksy, które są okej, są w porządku, ale trochę wybijają nas z tego rytmu tego, co ma być głównym tematem tego, powiedzmy, całej tej serii komiksowej, czyli sam Darth Vader. To jest taki pewien taki musimy zrobić przymusowy przystanek po to, żeby w pewien sposób zaznaczyć to gdzieś w tle. Na szczęście nie jest to jakoś specjalnie długie i nie odbiega to bardzo, bardzo znacząco od tego, jaki jest sam Lord Vader i jakby ta sama jego przemiana i ukazanie, powiedzmy, go w innych sytuacjach. Mówię, to nie jest arc historyczny, który moim zdaniem jest zły, ale on najmniej pasuje do tego wszystkiego. On najbardziej jakby się wyróżnia i najbardziej jest taki nijaki, jednocześnie jednak cały czas będąc jak najlepiej na plus. Natomiast najlepsze arc historyczne, co miałem spory problem, bo praktycznie każdy, który tutaj dostajemy, pierwszy, który dotyczył oczywiście stworzenia Miecza Świetnego, drugi z Yocastonu, czwarty, który dotyczył Moncala, oczywiście całego zamieszania na Moncala, no ale mimo wszystko na pierwszym miejscu dla mnie ląduje piąty arc historyczny, Fortress Vader, czyli ten finalny sześciozeszytowy, jeżeli dobrze pamiętam, arc historyczny o tworzeniu pałacu Vadera na Mustafar. Z jednej zasadniczej przyczyny, która oczywiście jest jakby zaletą całej serii komiksowej, dawno, naprawdę dawno, z taką wielką niecierpliwością nie czekałem na kolejny zeszyt komiksowy. To, co się działo, pokazanie Lorda Momina, rozbudowanie przeszłości Sithów, prezentacja tego głównego złego, jego motywacji, ukazanie tej przemiany Vadera jakby w finale, no i oczywiście ostatnia, finalna podróż, powiedzmy, po jego jakichś tam jazdach, po wizjach mocy, to wszystko składa się na rewelacyjny arc historyczny, który jest po prostu śliczny, który po prostu w pewien sposób rozwija się dosyć powoli, ale robi to w ten sposób, robi to tak inteligentnie, że z niecierpliwością czekamy na następny zeszyt. I pamiętam, że kiedy do premiery 25 zeszytu od 24 został miesiąc, to po prostu wszyscy na grupie, na Facebooku czekaliśmy z niecierpliwością, matko, co to będzie. I to było świetne. To było naprawdę świetne, bo to było widać, że to jest przemyślane. No i miało też kilka naprawdę epickich momentów. Znaczy, tam było wiele epickich momentów, chociażby, nie wiem, niszczenie, czy powiedzmy specjalne uszkadzanie statku, którego Vader dostał od Imperatora i powiedzenie Betek. No, jest mnóstwo rzeczy, które jest, ale które mógłbym jeszcze tutaj jakby punktować, ale ten arc historyczny chyba tak najwyżej z tego wszystkiego plasuje się dla mnie. No i ostatnia kategoria, w pewien sposób bohaterowie. I oczywiście tutaj pomijam Dartha Vadera, bo to jest bez sensu mówić, że on był najlepszy. On jest jakby głównym tematem całej tej serii komiksowej, więc o nim za chwilę jeszcze będziemy mówić. Nie, są tutaj, powiedzmy, jeden bohater i jedna grupa bohaterów, którzy zaliczyli się do tego. I zaczniemy od tego najlepszego tym razem, a mianowicie Tarkin. Tarkin, który jest bardzo mocno drugoplanową postacią, ale najpierw pojawia nam się najpierw jest, powiedzmy, w arku historycznym o Moncala, a potem pojawia nam się w rewelacyjnym komiksie, w zeszycie komiksowym 18, gdzie w pewien sposób wraz z innymi myśliwymi poluje na Dartha Vadera. I w pewien sposób ukazanie tego Tarkina, szczególnie w 18 zeszycie, i gdzie, powiedzmy, jego relacja z Vaderem jest prezentowana, rozbudowywana, oraz tego, jak jest ukazany podczas oblężenia Mon Calamari, jest rewelacyjne. To jest ten typ złego bohatera, którego ja lubię, który nie jest brutalny, który nie jest, powiedzmy, tylko jakiś przebiegły, tylko on łączy te wszystkie cechy w jednego super złego, za przeproszeniem, który jest przebiegły, który jest sprytny, który jest bezwzględny, który myśli logicznie.
I to jest przerażające. On jest bardzo podobny moim zdaniem do Trauna, tylko że Traun jest w pewien sposób taki opanowany, chłodny. On zabija tylko wtedy, kiedy trzeba. Traun, a natomiast Tarkin no, kieruje się tą swoją doktryną strachu, tak? On chce po prostu przerazić przeciwnika i to jest świetnie w tych komiksach pokazane, jak i również w 18 zeszycie, to jest chyba najlepszy aspekt związany z Tarkinem, kiedy ta relacja z Vaderem, tak? Kiedy oni zaczynają dogrywać się między sobą, kiedy każdy z nich zaczyna rozumieć, że każdy z nich jest potężnym przeciwnikiem, może nie fizycznie, bo oczywiście Tarkin nie miałby szans w bezpośrednim starciu z Vaderem, ale jakby mentalnie, gdzie sam Tarkin też pod koniec komiksu zdaje sobie sprawę, że okej, cieszę się, że Vader jest po naszej stronie, bo inaczej mielibyśmy przegrane. Tak więc Tarkin tak naprawdę gdzieś tam balansując na drugim planie mocno wypływa dla mnie jako ta postać, która najwięcej zyskała, oczywiście nie liczę samego Vadera, który jest nam tutaj pokazywany. Natomiast największym, najgorszą, najsłabszą rzeczą, jeżeli chodzi o bohaterów, to jest powiedzmy grupowo, zbiorczo Inkwizycja. O tym jeszcze będę jakoś za chwilę jeszcze mówił nieco więcej, ale problem jest taki, że Inkwizycja została nam pokazana, zaprezentowana, ale nic o nich nie wiemy więcej. Znaczy oczywiście mamy jakieś tam procedury, jak oni powstali, kto ich powołał, kto wchodził w skład tych inkwizytorów, ale w pewien sposób jest tu strasznie zmarnowany potencjał, który w pewien sposób musiał ustąpić drogi temu najważniejszemu, czyli rozwojowi Vadera i trochę jest mi naprawdę szkoda. I oni są po prostu zmarnowanym potencjałem. Coś tam jest, coś tam się pojawia w pewien sposób interakcje z Vaderem, ale i tak finalnie nic za bardzo więcej o nich nie ma, co boli. To ja mam takie troszeczkę déjà vu jak w Rebelsach, gdzie oni w pewnym momencie momentalnie zostali wszyscy wybici czy wyrzuceni z serialu, bo twórcy stwierdzili, że trzeba ich wyrzucić, no bo teraz już tylko Vader zostaje, bo już coraz bliżej do Nowej Nadziei. Tutaj w komiksie mam takie déjà vu lekkie, że w pewnym momencie okej, dobra, ucinamy Inkwizytorów, koniec, siema, na razie nie ma żadnej gadki. Trochę szkoda, z drugiej strony oczywiście trzeba było ustąpić wątku, miejsca na wątek główny, no ale niestety tak się stało. Tak więc tak prezentują się powiedzmy te trzy główne na kategorie naj. Najlepszy, najgorszy zeszyt, najgorszy, najlepszy ark historyczny i najlepszy, najgorszy bohater komiksowy. No dobra, ale teraz przejdźmy do takiego powiedzmy największego meritum tego całego mojego dzisiejszego wywiadu, a mianowicie ogólne wrażenie serii komiksowej, najpierw z plusami, potem z minusami. I co tu dużo mówić, nawet oglądając tylko i wyłącznie ten materiał możecie przekonać się, że ja ubóstwiam tą serię komiksową. Gdybym miał wybierać najlepszą, dłuższą powiedzmy serię komiksową, to byłby Darth Vader. Nadal na pierwszym miejscu jest powiedzmy miniseria komiksowa z Lando Calrissianem, ale mimo wszystko ten Vader jest fenomenalny z wielu względów. Jeden jest podstawowy, najważniejszy, rozwój Vadera. Bardzo oczywiście jakby logiczne w pewien sposób wydawało się, że twórcy tej serii komiksowej musieli zrobić inne, musieli inaczej podejść do tego całego tematu niż twórcy pierwszej serii komiksowej o Vaderze, gdzie akcja miała po epizodzie czwartym, między epizodem czwartym a piątym, gdzie Vader już był takim dojrzałym złym, który jest świadomy swojej potęgi, który myśli i który w pewien sposób jest brutalny, ale tylko wtedy, kiedy trzeba i jest taki przerażający, taki intimidating, no nie wiem jak to jest po polsku, przepraszam, język. Już się plączę. Ale kwestia jest tego typu, że tutaj naprawdę twórcy musieli podejść zupełnie inaczej. Zaczynając akcję pod sam koniec epizodu trzeciego, zdali sobie sprawę, że muszą ukazać, jak Lord Vader stawał się Lordem Vaderem. Mianowicie, jak od tego poziomu, powiedzmy, takiego dzikiego, nieopanowanego, nieokiełznanego zwierzęcia zaczyna dorastać do roli tego mrocznego lorda. I to jest świetnie zrobione. Każda przynajmniej przygoda Lorda Vadera, zarówno jak na samym początku staje przeciwko samotnemu mistrzowi Jedi, potem Yoka Stanu, potem Mon Calamari, potem oczywiście samo Mustafar, Lord Momin, to wszystko rozwija go. On zdaje sobie sprawę, że nie jest, powiedzmy, niezniszczony. On po prostu nie jest tak, że ciemna strona mocy go, okej, jestem super koksem i wszystko mi się uda. Jak i również najważniejszy wątek, całe to jego poszukiwanie Padme, kiedy on na samym końcu mówi, tak, jestem gotowy. I to jest na przykład fenomenalne, ponieważ sam twórca Soul, reżyser, powiedzmy, czy scenarzysta tego komiksu Soul, napisał na Twitterze taką ciekawostkę, że zarówno pierwsze słowa, jakie padają w ogóle w całej serii komiksowej, to jest Darth Vader, który woła no na samym początku, a ostatnie jego słowa to jest yes, już na Mustafar. I to jest w pewien sposób taka klamra zamykająca cały ten rozwój tego bohatera, który jest świetny, gdzie on godzi się z tym, że jest tym, powiedzmy,
pół człowiekiem, pół maszyną, że jest po ciemnej stronie mocy, że nie odzyska Padme, to wszystko w pewien sposób tworzy podwaliny do tego Vadera, dzięki czemu mamy takie może nie idealne, ale dobre przejście między tą serią komiksową, a tą wcześniejszą. I to jest świetne. Kolejny aspekt, który ja uważam na bardzo plus, brutalność. I tutaj jakby w pewien sposób twórcom udało się w ten taki subtelny sposób ukazać brutalność, ja to nazywam uzasadnioną. Bardzo często w starym kanonie, czy w obecnym kanonie są pokazywani użytkownicy, szczególnie ciemnej strony mocy, którzy robią rozpiernicz na całego dla samej sztuki, dla samego pokazania, że wow, jesteśmy koksami, bo tam powiedzmy, nie wiem, w The Force Unleashed ściągamy niszczyciel imperialny z powiedzmy orbity. Natomiast w tym komiksie oczywiście Darth Vader jest bardzo brutalny. Zarówno popisuje się powiedzmy mocą, mieczem świetlnym, umiejętnościami, czymkolwiek innym i bezwzględnością, ale to wszystko jest w pewien sposób uzasadnione. To nie jest po prostu popisywanie się, to jest po prostu ukazanie potęgi ciemnej strony mocy. Kiedy przejrzymy sobie te komiksy, on bardzo często minimalistycznie używa swoich umiejętności, to znaczy on nie popisuje się, nie macha mieczem, tylko uderza wtedy, kiedy trzeba uderzać, używa mocy wtedy, kiedy trzeba używać i to w pewien sposób jest przerażające. Oczywiście ta jego technika, powiedzmy, walki rozwija się z komiksu na komiks i to się w pewien sposób zmienia, ale w finalnej formie, kiedy on już tam walczy na samym Mustafar, widzimy to najwyraźniej, że on już jest tego świadomy i ta brutalność może się wydawać na pierwszy rzut oka taka przesadzona, ale moim zdaniem ona jest jak najbardziej uzasadniona. I oczywiście teraz przechodzimy do niezwykle ważnej kwestii, a mianowicie 25 zeszyt. W ramach ziemniaczanego przeglądu komiksowego marudziłem co nieco na prezentację, że tak powiem, sensacji zawartych w tym zeszycie, w wykonaniu niektórych, powiedzmy, serwisów informacyjnych, natomiast dzisiaj już chciałem stricte, powiedzmy, zastanowić się nad tym zeszytem. Największą zaletą, największą cechą, powiedzmy, pozytywną, jaką znajduję w tym finale, powiedzmy, w tym jednozeszytowym finale, jest fakt tego, że to jest wszystko umowne, że to jest wszystko w pewien sposób niejednoznaczne. Cieszy mnie niezmiernie, że w pewien sposób twórcy nie postanowili, no dobra, to teraz rozwijamy Wam wielką ściągę i robimy, powiedzmy, na 30 stron prezentację w PowerPoincie, gdzie wyjaśniamy każdy najmniejszy aspekt. Nie, wrzucamy Was na jeszcze większą, głębszą wodę. Analizujcie, zastanawiajcie się, domyślajcie się, plotkujcie, spiskujcie, teoretyzujcie, róbcie cokolwiek. Mnie to niezmiernie cieszy. Mnie to niezmiernie cieszy, że w pewien sposób dostajemy tą podróż Anakina Skywalkera, a potem Dartha Vadera przez tą wizję przeszłości Anakina, przyszłości, alternatywnych światów, innego podejścia, co się stanie, co się działo. I to wszystko jest takim świetnym podróżą takie do jądra ciemności, do zrozumienia tego, kim jest Lord Vader, co i tak naprawdę w całym tym komiksie nic nie jest pewne. Ojcostwo, powiedzmy, Palpatina, powiedzmy, przyszłość Dartha Vadera, nawiązania do innych rzeczy, to wszystko jest niepewne, to wszystko jest takie zmienne, to wszystko może być iluzja ciemnej, jasnej, czy jakiejkolwiek innej strony mocy i cieszy mnie niezmiernie fakt tego, że tak to zostało zaprezentowane. Oczywiście już o klamrze zamykającej to wszystko, gdzie Vader na końcu mówi, tak, jestem gotowy i ma ten swój pałac na Mustafar, to już o tym mówię, ale sam fakt tego, że to w pewien sposób jest takie otwarte zakończenie, że my fani możemy i gadać, rozmawiać, zastanawiać się, interpretować, to jest świetne. To mi się strasznie, strasznie podoba, że twórcy nie poszli w pewien sposób paradoksalnie na łatwiznę i nie wytłumaczyli nam wszystkiego od góry do dołu, bo to jest fajne, to jest przyjemne, to w pewien sposób buduje tej potęgi Lorda Vadera, jaką mieliśmy tworzoną przez całą serię komiksową. No i oczywiście sama jak najbardziej, sama w pewien sposób komiks jest niezwykłą rozbudową samego świata, szczególnie jeżeli chodzi o aspekt mocy i ciemnej strony mocy. No i o tym, co już mówiłem, czyli tworzenie czerwonych mieczy świetnych, gdzie w końcu mamy pokazane, jak to wygląda, w jaki sposób przebiega cały proces. Mamy mniej więcej, powiedzmy, pokazaną tą inkwizycję. Mamy pokazane losy poszczególnych rycerzy Jedi, co działo się z nimi po wojnie klonów, jak i również mamy Momina, który jest w pewien sposób taką przedstawicielem tej starożytnej, czy powiedzmy tam sprzed kilku tysięcy lat przedstawicieli Sithów, Jedi i to jest w pewien sposób jeden z takich podstawowych po Dr. Afrze, powiedzmy, bo tam mieliśmy tych starożytnych mistrzów Jedi i Sith, czy tą schizmę jedajską, natomiast tutaj mamy pokazaną jakby przeszłość dotyczącą tego i naprawdę tych smaczków, nawiązań, powiązań, wszelkiego rodzaju prezentacji świata jest naprawdę dużo.
I co jest paradoksalnie, to jest naprawdę zaskakująco dobrze, jest tego dużo i zaskakująco dobrze to współpracuje z głównym tematem, czyli rozwojem samego Lorda Vadera. Tak więc widzicie, naprawdę plusów dla mnie jest mnóstwo. Oczywiście już pomijam to, jak fenomenalnie te komiksy wyglądają zazwyczaj, jak fenomenalnie mają one-linery w dialogach wrzucone, jak i również okładki, bo praktycznie każda okładka w tej serii komiksowej jest rewelacyjna, co jest po prostu szokiem. No naprawdę, jak ja będę miał w końcu na swoją kolekcję na ścianie komiksów, zeszytów komiksowych z okładkami, to naprawdę spora, nie wiem, połowa to pewnie będzie ta właśnie seria komiksowa. No ale żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie zachwalam tą przygodę naszego Lorda Vadera, to trzeba mimo wszystko znaleźć jakieś minusy. I oczywiście o pierwszym minusie już mówiłem, Inkwizycja. Bardzo moim zdaniem niedopracowany, może niedopracowany, zmarnowany potencjał wątku. Mimo wszystko zapowiadało się, że okej, dobra, dowiemy się, skąd powstała Inkwizycja, jak działają, o co chodzi w tym wszystkim, a to, na cały ten temat został nieco liźnięty, że tak powiem, po powierzchni. Nie za bardzo to zostało rozpracowane. I teraz zastanawiam się w sumie, w jakim innym źródle to mogłoby się dziać. Czy to w komiksie, czy w jakiejś książce. Wydaje mi się, że książka byłaby najsensowniejszym rozwiązaniem, żeby zamknąć, powiedzmy, tę historię Inkwizytorów i w pewien sposób domknąć ten temat, to, co zaczęła ta seria komiksowa, jak i również co w pewien sposób symbolicznie zakończyły Rebelsy. Natomiast drugi minus, to nie jest minus bezpośrednio dla mnie, ale minus, który jestem w stanie zrozumieć w argumentacji niektórych, to jest fakt tego, że cała ta seria komiksowa bardzo mocno, praktycznie przez cały czas balansuje na granicy dobrego smaku, jeżeli chodzi o epickość i pompatyczność. Bardzo często komiks ten jest już praktycznie w przepaści poddania się takiej pompatyczności, mroczności, powagi i w ogóle czegoś, co niektórych może odrzucić. I w pewien sposób ja to rozumiem. Ja rozumiem ten argument, że mamy znowu Lorda Vadera, który powiedzmy zabija wszystkich, wybija wszystkich, wali jakieś mroczne teksty, imperator, który wszystko knuje i wszystko jest źle, wszystko jest niedobrze. Ale dla mnie to przemawia. Dla mnie to w pewien sposób się komponuje wszystko. W pewien sposób cała ta seria komiksowa ukazuje przemianę nie tyle zewnętrzną, co wewnętrzną Lorda Vadera, ale z drugiej strony jest to zrobione bardzo, na bardzo cienkiej granicy, na bardzo cienkiej linii stąpają twórcy. Moim zdaniem nie spadli, ale nie zdziwię się, jeżeli wielu z Was stwierdzi, że nie przesadzili tu, w tym momencie i tak dalej, bo dla mnie finalnie jest to dobre, ale tak, jest to bardzo ryzykowne zagranie i w pewien sposób cały klimat, powiedzmy, tego komiksu, tej serii komiksowej jest niebezpiecznie bliski przesadzie, czy przesadzaniu niektórych rzeczy, chociażby to, jak Lord Vader, powiedzmy, radzi sobie w wodzie na Mon Calamari, czy też w magmie na Mustafar. I to są te momenty, które dla mnie są uzasadnione. One się rozwijają, to jest dowód rozwoju Vadera, a dla niektórych po prostu będą przesadzone. Tak więc tutaj jestem w stanie zrozumieć absolutnie ten argument. Ale problem jest jeszcze taki, że to jest koniec moich minusów. Jakby, i kiedy przeglądałem to wszystko, kiedy przeglądałem sobie te poszczególne zeszyty, a jakie historyczne, sprawdzałem to jeszcze raz, ciężko mi było znaleźć coś, co by mi bardzo przeszkadzało, co byłbym w stanie, powiedzmy, w swoich notatkach wpisać jako minus, tak z czystym sumieniem, bo nic takiego nie znalazłem. Nawet rysunki moim zdaniem były świetnie dobrane do tego, co było nam prezentowane i cieszy mnie niezmiernie, że przez całą serię komiksową mieliśmy tego samego praktycznie rysownika. I może teraz popadam w hiperoptymizm, ale naprawdę ta seria komiksowa jest rewelacyjna. Jest po prostu świetna. Moim zdaniem to jest taka pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o komiksy nowe Gwiezdnowojenne i mam nadzieję, że Egmont jak najszybciej to wyda po polsku, żeby polscy fani mogli się jak najbardziej tym cieszyć. I jest to świetne. Jest to świetne pod względem rysunków, pod względem pomysłu na sam komiks, wykonania, stworzenia postaci, tworzenia drugiego tła. Jest rewelacyjne. Ja się zachwycam. To jest naprawdę pierwsza trójka, powiedzmy, nowych komiksów gwiezdnowojennych, jeżeli chodzi o tak zwanego nowego Marvela. No i teraz, kiedy już moje pianie zachwytów troszeczkę, że tak powiem, się zakończyło, to teraz zastanówmy się, jaka może być przyszłość. A mianowicie, Dartha Vadera już powinno więcej nie być. Jakiś czas temu prowadziliśmy sobie dyskusję na naszej grupie na Facebooku, jak będzie na Jawinie 4, polecam bardzo serdecznie, dotyczącej przyszłości Dartha Vadera i dosyć zgodnie stwierdziliśmy, że już wystarczy. Ponieważ dostaliśmy jedną serię komiksową 25-zeszytową, dostaliśmy drugą serię komiksową 25-zeszytową, dostaliśmy Mrocznego Lord of Sithów, dostaliśmy jeszcze inne książki, które trochę nam poruszały temat Lorda Vadera, jak i również teraz dostajemy mini serię komiksową, dostaniemy Dark Visions. Pierwotnie to miał być Chuck Wendig, teraz się zmienili twórcy. I teraz jest tak.
już wystarczy tego wszystkiego. Oczywiście Lord Vader się sprzedaje, on jest charakterystyczną postacią, ale jak najbardziej stwierdziliśmy razem i ja popieram jak najbardziej to zdanie, już wystarczy. Teraz jesteśmy tak niemal idealnie najedzeni. To już my jesteśmy takim powiedzmy, że tak powiem, typowym uczestnikiem Wigilii, który już objadł się tych wszystkich uszek, barszczów i tak dalej i już jest taki zadowolony i już nic nie powinien raczej wcisnąć, bo to wszystko, ta cała przyjemność w żołądku po prostu skończy się niedobrze. Oczywiście jest to Dark Visions, to jest 5-zeszytowa miniseria, która mam nadzieję, że będzie takim odjazdem. W pewien sposób będzie taką próbą jazdy po bandzie, jeżeli chodzi o gatunki komiksowe, o jakby gatunki powiedzmy tego, jak opowiadamy tą historię, czyli tak jak miało być powiedzmy przy Chucku Wendingu jakiś tam horror, jakieś tam powiedzmy inne podróże, jakieś inne motywy powiedzmy literackie, czego mam nadzieję przykładem jest ta epicka okładka, którą dostaliśmy jakiś czas temu w zapowiedzi, czyli Lord Vader siedzący na koniu, czy tam na jakimś gigantycznym koźle z mieczem świetnym i tarczą imperialną, a gdzieś tam w tle dwugłowy orzeł. I mam nadzieję, że w ten sposób twórcy stwierdzą, dobra, okej, to jest nasze ostatnie 5 minut, możemy zrobić miniserię, zróbmy coś całkowicie powalonego i nie wiem, Lord Vader w średniowieczu. Jak najbardziej kupowałbym to w ciemno. I potem niech już będzie koniec. Potem przyjdzie epizod 9, potem niech już będą rozbudowane wątki dookoła tego filmu, niech powstają kolejne, nowe, inne rzeczy. Lorda Vadera można odstawić. Przedstawmy, nie wiem, historię przeszłości Kylo Rena, albo przyszłości Rey, albo cokolwiek innego, cokolwiek by nam nie powstało z okazji epizodu 9. Lord Vader już dostał naprawdę epicką dawkę epickości. Trochę to głupie zdanie, ale niech będzie. W nowym kanonie i jest dobrze. Nie przesadzajmy, bo naprawdę można bardzo łatwo zepsuć to, co było. Dark Visions, nawet jeżeli będzie kiepskie, okej, dobra, spoko, ja to przełknę. Dla mnie to nie będzie jakiś gigantyczny problem, bo mam tą serię komiksową, mam poprzednią. Ale jeżeli zapowiecie nam kolejną, albo nie wiem, jakąś kolejną książkę dotyczącą tego, no to już trochę po prostu przelejecie, czy też wylejecie, powiedzmy, dziecko z kąpielą, moim zdaniem. No i tak, moi drodzy, prezentuje się moja opinia na temat Darth Vader, druga seria komiksowa, czyli widzicie, hiperoptymizm, hiperzadowolenie, no bo nie będę ukrywał, cieszyła mnie niezmiernie, cieszył mnie praktycznie każdy zeszyt, no może poza tym nieszczęsnym Annualem 2, jaki poznawałem z przygodami Dartha Vadera i cieszy mnie niezmiernie, że dostaliśmy coś tak dobrego, jeżeli chodzi o nowy kanon. No i oczywiście teraz wy wchodzicie ze swoimi wrażeniami, ze swoimi opiniami. Mam nadzieję, że jak największa ilość z was się osób nie zgadza i w pewien sposób utemperujecie mnie zarówno w komentarzach pod tym filmem, jak i również na Facebooku. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście. Oczywiście będziemy dalej śledzić wspólnie, co będzie się działo w świecie komiksowym i gwiezdnowojennym. No i już wkrótce do zobaczenia w nowych materiałach, które oczywiście będą pojawiać się na ziemniaczanym polu. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki, że ze mną wytrzymaliście. Do zobaczenia już wkrótce i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!